kobiet i duchowni różnych wyznań kościoła chrześcijańskiego. Szanowni Państwo, 1050 lat temu Mieszko przyjmował chrzest. Jest z nami pan profesor Strzelczyk. Na pewno potwierdzi, wielu uznaje Mieszka za wielkiego wizjonera. W swoim geniuszu Mieszko na pewno nie przewidział, że za 1050 lat za jego sprawą znajdziemy się właśnie tu, teraz, w tym miejscu. Otwieramy dziś wystawę Chrzest Święty Wojciech Polska. Jest to pierwsza z trzech dużych wystaw archeologicznych przygotowywanych przez Wielkopolskie Muzeum. Niedługo będziemy otwierali wystawę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i w Muzeum Pierwszych Piastów na Legnicy. Ja, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tejże wystawy. Przede wszystkim Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnemu w Gnieźnie, naszym partnerom i współorganizatorom tego przedsięwzięcia. Chciałbym również podziękować panu marszałkowi, panu prezydentowi Gniezna, pani staroście za ogromne wsparcie przy naszych pracach, ale przede wszystkim chciałbym podziękować kuratorowi wystawy, panu Tomaszowi Janiekowi, któremu gratulacje będzie można później składać, a także wszystkim współpracownikom, moim, panu Doka z naszego muzeum, za ogromny wkład. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wystawa spotka się z pozytywnym odbiorem wszystkich, którzy ją będą mieli okazję w naszym muzeum zobaczyć. Mam nadzieję, że przybliży ona wszystkim dzieje zarówno początków chrześcijaństwa w naszym kraju, jak i również rolę Gniezna jako tej pierwszej stolicy metropolitalnej, jedynej stolicy tak naprawdę metropolitalnej w tym czasie w naszym kraju. Panie Prezydencie, Jego Eminencje, Księże Prymasie, Panie Marszałku, prosił Pan o symboliczne przecięcie wstęgi. Bardzo dziękuję. Wystawa otwarta. Szanowni Państwo, może to dziwnie zabrzmi, oddaję Państwa w ręce naszego kuratora wystawy.